Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Na seans zaprasza eWinner, zakłady bukmacherskie. Sponsor eWinner drugiej ligi piłki nożnej. Ruszyła Loteria Pocztex. Do wygrania ponad 300 nagród, a w finale wakacyjne karty przedpłacone. Nadaj przesyłkę usługą Pocztex na poczcie lub przez internet i weź udział w loterii. Nie czekaj, już dziś dowiedz się, czy wygrałeś. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w czwartym dniu Football Film Festiwalu, festiwalu, który odbywa się w Gdańsku, a konkretnie na Lotos Stadionie Letnim w Gdańsku nad samym morzem. Za nami kolejne projekcje, a więc widzieliśmy już w sumie 9 filmów, trwają burzliwe obrady jury nad tym, jaki będzie końcowy werdykt. Warto dodać, że pojawiła się u nas nowa nagroda. Oprócz nagrody głównej, oprócz wyróżnienia, oprócz nagrody specjalnej, Pomorski Związek Piłki Nożnej ufundował kolejną nagrodę. Również jest to nagroda pieniężna, a więc 4 filmy spośród 11, które biorą udział w konkursie, zostaną wyróżnione przez jury. I teraz właśnie krótki materiał o tym, jak jury obraduje, jak pracuje nad tym, aby wybrać ten jeden, jedyny, najlepszy oraz 3 kolejne, które również zostaną nagrodzone.
Football Film Festival zbliża się powolutku do końca. Obrady jury, codzienne deliberacje na temat poziomu filmów, na temat wyboru, którego trzeba będzie finalnie dokonać. Będzie to trudny wybór, jeśli chodzi o nagrodę główną, wyróżnienie. Mamy też nagrodę specjalną i mamy też nagrodę niespodziankę, ale to wiemy od dzisiaj. Tak jest. Każdy taki wybór musi być przedyskutowany. Nie dochodziło do jakichś gorszących scen podczas obrad jury. W zasadzie mieliśmy swego faworyta. Znaczy film, który odstawał ponad inne. Nie chcę jeszcze mówić, bo czekamy na oficjalny werdykt, na zakończenie festiwalu. Bardzo ciekawy zestaw różnych filmów, od krótkich, króciutkich takich, powiedziałbym, reportaży, vlogów, po takie solidne kino sportowe, tak bym powiedział. I myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo przede wszystkim piłka nożna to emocje. Jeśli ktoś umie te emocje budować podczas realizacji, kręcenia filmów, to się wybroni, a film może się spodobać widzom. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy o to dbali, żeby sprzedać emocje, sprzedać to, co w piłce jest najfajniejsze, nieprzewidywalność. Nie brakuje tu scen ze światowej piłki w tych naszych filmach, ale też takich, które można spotkać gdzieś za miastem. Piłka jest, według mnie przynajmniej, najbardziej demokratycznym sportem na świecie. Nie pierwszy raz jest pan jurorem podczas tego rodzaju wydarzeń. Ja tak się zastanawiam, jak od kulis wygląda trochę praca jury, czy to jest burza mózgów, czy to są głosy, zdania podzielone. Generalnie to jest grono życzliwych ludzi, kochających piłkę, kochających film i lubiących siebie nawzajem. To jest ważne, że nie dochodziło do jakichś ambicjonalnych przekrzykiwań się i w realizacji swoich ambicji, swoich gustów. Wydaje mi się, że jak dobrze jest dobrane jury, to i ta dyskusja jest merytoryczna i sam wybór jest łatwiejszy, bo rzeczywiście to nie jest konkurs Oscarów czy festiwal w Cannes. Tak okiem naszej kamery wyglądają mniej więcej oczywiście obrady jury pod przewodnictwem Janusza Basałaja, a ze mną jest jeden z członków tegoż jury, Maciej Polny, który także jest prezesem Fundacji Droga na Szczyt, czyli głównego organizatora festiwalu. Witaj, Maćku. Witam serdecznie. Pytania padły do Janusza Basałaja jako przewodniczącego. On nad wami czuwa, dowodzi wami, ale ja zadam także tobie. Czy te obrady wasze są burzliwe? Jak to wygląda? Czy jesteście zgodni? Czy macie faworytów? Oczywiście nie możesz podać tytułów, ale proszę, uchyl rąbka tajemnicy. Jak to wygląda od kuchni? Na pewno dyskutujemy merytorycznie przede wszystkim, bo o to chodziło, żeby to grono jury było, pochodziło osoby, które się w tym gronie znajdą, żeby się znały na piłce, żeby czuły ten temat. No, przede wszystkim są dziennikarze, byli sportowcy, także myślę, że tutaj wybór naprawdę będzie pewnie najlepszy z możliwych. Ja powiem tak, no prawie jesteśmy zgodni we wszystkim, można powiedzieć, i gdzieś tam oczywiście pojawiały się wątpliwości, natomiast no tak naprawdę to co do wyboru, to myślę, że nie było praktycznie żadnych odstępstw i tutaj oczywiście po dyskusjach, tak, bo dyskutowaliśmy na ten temat, każdy tam wyrażał swoje opinie, swoje spostrzeżenia na temat filmów, ale naprawdę ta jedność, można powiedzieć, w gronie jury była i efekty poznamy w sobotę podczas wręczania nagród. Wy widzieliście już wszystkie te filmy. Część z tych filmów jest taka stricte sportowa, część troszeczkę bardziej artystyczna. Mówił o tym Maciej Muzyczuk, dyrektor artystyczny festiwalu. Rozumiem, że wszystkie aspekty bierzecie pod uwagę, czyli tą część sportową, artystyczną, emocje zawarte w filmach. No tak, tak trzeba brać, tak te filmy trzeba traktować i tu podstawą było to, żeby te filmy obejrzeć. Ja wiem, że niektórzy z grona jury także te filmy po kilka razy oglądali, żeby ten wybór był jak najlepszy. No najważniejsze, że poziom jest wysoki. Tutaj można powiedzieć, że naprawdę niektóre filmy zdecydowanie nawet odstają poziomem od pozostałych, natomiast no, poziom jest naprawdę wysoki. Bardzo wysoki, więc było naprawdę, tutaj jest z czego wybierać.
poziom jest wysoki. Przypomnę, do festiwalu zakwalifikowało się 11 filmów spośród 33, które zostały zgłoszone. Dziś widzieliśmy kolejny z nich, Zalewski, Chłopak, który nie zna strachu. Reżyseria Adam Drygalski, film trwał 14 minut. I teraz dla Państwa fragment tego filmu. He's brave, he's unfazed, he attacks, he dribbles. For him is to have no fear and to play with a smile. Seeing him enjoy himself is what I like to see, and he also causes many problems for the other team. Zalewski, znakomite podanie, Pellegrini, gol, asysta Polaka. One year ago he was playing in Primavera against kids of his age, and in this moment he is playing in the first team of Rome. A couple training sessions, he played a game and boom, he exploded from there, and I'm proud of him. On w krótkim okresie zrobił się z chłopca facet. He can go as far as he wants, and I think with his attitude on the pitch, I think he's going to be a big prospect for Rome and also for Poland for many years to come. Nikola Zalewski, nadzieja na przyszłość polskiej piłki nożnej. Maćku, jak oceniasz ten krótki film, ale taki naładowany bardzo wieloma emocjami? No trochę dreszcze mnie przechodziły. Powiem szczerze, że takie filmy na pewno sporo wnoszą nadziei, jeśli chodzi o polskich kibiców, fanów piłki nożnej. Ja myślę, że ten krótki film naprawdę to jest taki wstęp do tego, że ten chłopak zrobi karierę. Być może dłuższe filmy niebawem o tym chłopaku powstaną. Ja mu życzę jak najlepiej, bo no, chłopak, który ma talent, chwalony przez trenera Mourinho, to naprawdę nie jest przypadek i myślę, że ten film krótki, bo krótki, naprawdę warto obejrzeć, bo być może o tym chłopaku usłyszymy niebawem wiele pozytywnych rzeczy. Był w tym filmie taki fragment, właśnie rozmowa z trenerem Mourinho, gdy dziennikarz zadał pytanie, w którym jakby sugerował, że Nikola Zalewski miał słabą pierwszą część sezonu. Natomiast Mourinho od razu zaprzeczył, powiedział, że nie, to jest młody chłopak, który jeszcze niedawno grał w Primaverze z rówieśnikami, teraz gra w pierwszym składzie Romy. A chwilę później były obrazki, jak wygrywają puchar za Ligę Konferencji. To na pewno takie budujące i myślę, że te emocje to jest główna siła, główny atut tego filmu. No tak, nie byle kto wypowiedział te słowa, także myślę, że takie słowa na tym etapie początkowej kariery tej najwyższej międzynarodowej dla takiego zawodnika, dla takiego młodego chłopaka są bardzo ważne i wzmacniają, mimo jakichś tam pewnie wątpliwości. Natomiast no tak, ja myślę, że to jest naprawdę ceniony szkoleniowiec i on wie, jak takich chłopaków zmotywować i naprawdę no, poczekamy, co kolejne sezony pokażą w przypadku tego zawodnika. Był tam też taki moment, kiedy Dawid Jamroży, były scout Polskiego Związku Piłki Nożnej, który w sumie odkrył Nikolę Zalewskiego dla polskiej piłki, powiedział, żeby nie pompować balonika, bo to może przeszkodzić. Znamy takie historie w sporcie, prawda? Kiedy w młodym wieku komuś wróżono karierę, ale jednak się nie udało. No tak, to tylko nie w tej dyscyplinie, bo to w wielu dyscyplinach sportu takie rzeczy się dzieją. Myślę, że przede wszystkim spokój i jakaś opieka taka merytoryczna i nad takim talentem to tylko i wyłącznie doprowadzi do tego, że w przyszłości reprezentacja Polski będzie miała być może drugie Lewandowskiego, zobaczymy. No. Nikola Zalewski zadebiutował już w reprezentacji Polski, debiut widział jego ojciec, który niestety później zmarł, ale na pewno umierając był szczęśliwy, wiedząc, że jego syn zagrał z orzełkiem na piersi. Maćku, dziękuję Ci serdecznie za wizytę, a przed Państwem teraz fragment drugiego filmu, który dziś obejrzeliśmy. Był to film Urodzone, by grać, reżyseria Zbigniew Górniak i Zuzanna Walczak. Film trwał 59 minut. Fanem piłki nożnej byłem męskiej. Zanim Weronika zaczęła, to ja nie miałem zielonego pojęcia o kobiecej piłce. W ogóle nawet nie wiedziałem, że coś, ktoś jakby mi powiedział, oglądasz kobiecą piłkę, bym powiedział, no gdzie, co ty. I tu pewnie Zawistowska wykańcza temat. Jeszcze raz chodzi i jest prawda. No ja to nie za bardzo bym, żeby w piłkę grałem. Kobieta, mówię, czy tam no, dziewczynka, żeby w piłkę grała, to się bałem trochę, nie? No, żeby tam jakieś krzywdy ktoś nie zrobił, nie? No ja też broniłam i nie chciałam, żeby grała, ale
dziewczyna, żeby w piłkę grała. Ja może nie tak się obawiałem grania w piłkę, tylko obawiałem się, że nie będzie zdobywała zawodu. Najpierw u nas była podstawa nauka i praca. Piłka została na trzecim planie. Natoszka trenowała karate. W którymś momencie powiedziała nam, że ona już nie chce tego karate. Ona chce teraz grać w piłkę nożną. No troszkę to było takie dziwne dla nas. Wygrałyśmy, nie? Chyba ten mecz. Wygrałeś? To no ważny mecz, pamiętam. Urodzone, by grać, to dziewiąty film w naszym festiwalu, a są ze mną goście. Witam panie serdecznie. Zuzanna Walczak, reżyserka filmu. Dzień dobry, witam. I Zuzanna Grzywińska, zawodniczka AP Lotos Gdańsk. Pierwsze pytanie. Pani reżyser, skąd w ogóle taki pomysł na film o piłce kobiecej, o żeńskim futbolu? Pomysł zrodził się z książki, ponieważ najpierw powstała książka na temat piłkarstwa kobiecego w Polsce. Co ciekawe, książkę tworzyłam razem z Adamem Drygalskim, czyli reżyserem poprzedniego filmu, który dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Stworzyliśmy książkę i ona okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ środowisko piłkarskie, piłkarstwa kobiecego czuło się przez lata niedoceniane, a w końcu się je doceniło, zwłaszcza te starsze piłkarki, które budowały podwaliny pod to, co mamy dzisiaj, poczuły się docenione i stwierdziliśmy, że to jest fajna rzecz. Po tym, jak ukazała się książka, otrzymałam telefon od dyrektora TVP Opole, który powiedział, że no, może skoro książka, to może też film. Widzieliśmy tam historię kilku zawodniczek, spory taki rozstrzał też geograficzny. Jak to było? Jaki był okres powstawania tego filmu? To mi się wydaje, że to chyba wiele miesięcy waszej pracy kosztowało. Zgadza się, wiele miesięcy pracy i tutaj podkreślę, że też całej ekipy, bo było w to zaangażowanych wiele osób. We wsparciu też Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo wiele materiałów archiwalnych udało nam się uzyskać i też wzbogacić ten materiał. Natomiast razem z drugim reżyserem, Zbyszkiem, no, przymierzyliśmy trochę Polski, ale też byliśmy na wyjeździe zagranicznym w Hiszpanii, gdzie spędziliśmy kilka dni z naszą reprezentacją kobiet i to też było bardzo cenne doświadczenie, bo zobaczyliśmy, jak to wygląda od środka i też zobaczyliśmy te dziewczyny, które są już teraz w pełni profesjonalnymi piłkarkami. Fajnie było im towarzyszyć w tej drodze, ale faktycznie była to duża misja. Wiadomo, no też trzeba pogodzić. Ja na co dzień pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej, więc te wyjazdy też musieliśmy pogodzić, pracę nad scenariuszem, przygotowania, logistyka i tak dalej. Było to duże wyzwanie, ale myślę, że na sam koniec wszyscy byliśmy zadowoleni z efektu i mieliśmy premierę w kinie Muranów i faktycznie to było takie zwieńczenie naszej pracy, gdzie faktycznie te ostatnie tygodnie były bardzo męczące, bo wiadomo, też presja czasu, już się ogląda ten film wiele razy i już po prostu chciałoby się skończyć, ale jak się skończyło, to jest olbrzymia satysfakcja. No i ta premiera w kinie Muranów była wyjątkowa, bo zaprosiliśmy tam nasze bohaterki, ich rodziny i no, widziałam, że to dla nich było bardzo duże, takie wyjątkowe doświadczenie. I wtedy poczułam, że to miało sens i że to jest coś dużego. Miało sens na pewno, no, powstał dobry film, moim skromnym zdaniem. Dziękuję. I były też momenty takie wzruszające, naprawdę fajny film dokumentalny. Polecamy, jeżeli ktoś nie widział, trzeba koniecznie nadrobić. Teraz pytanie może do drugiej Zuzanny, do młodej zawodniczki tutaj z Gdańska. Ta piłka kobieca, jesteś młodą osobą, nie pamiętasz tego, ale jeszcze całkiem niedawno była taka jakby... Nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby nie urazić piłkarek. Niedoceniana, chyba to jest najlepsze takie słowo. Dziś piłka wzrasta, cały czas jest to coraz wyżej, ale pytanie takie porównujące. Jak to wygląda u was w szatni? Bo na przykład wśród mężczyzn wiadomo, najmłodszy nosi piłki, zbiera sprzęt. Czy tak samo jest u dziewcząt, u kobiet, czy jest inaczej, czy jest pełne równouprawnienie?
Nie, wydaje mi się, że właśnie młodsze piłkarki są bardziej odpowiedzialne za ten sprzęt. Nosimy, pompujemy piłki, liczymy właśnie zawartość całego sprzętu. No ale starsze koleżanki też nam pomagają i nie mają z tym problemu, więc jak właśnie coś jest do wzięcia i nie dajemy na przykład rady, to możemy liczyć na wsparcie starszych koleżanek. A jak to jest, takie może troszeczkę pytanie wydać się dziwne, ale jak to jest z bluzganiem, z przeklinaniem, bo na tych męskich meczach, nawet w telewizji często na zbliżeniach widać, jak te usta się układają w ten najsłynniejszy polski wyraz na K. Czy wśród pań też tak bywa, że sobie tam czasem przeklniecie, jak coś nie wyjdzie, czy nie? Wydaje mi się, że indywidualnie każdy do tego podchodzi, ale raczej też kobiety potrafią też przekląć. Piłka kobieca, tak jak mówiliśmy, jest na fali wznoszącej. Ja przypomnę, mówiłem o tym już w poprzednich studiach festiwalowych, gdy rozmawiałem z Agnieszką Matuszewską z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatnio dwa takie mecze, otwarcie Mistrzostw Europy w Anglii, Anglia-Austria, ponad 60 tysięcy widzów. No i rekord w Barcelonie, 91 tysięcy ponad widzów na meczu Barcelony z Wolfsburgiem. U nas jeszcze nie takie liczby, ale jak to jest z tymi kibicami? Przychodzą, piszą do Was, proszą o autografy. Jak to wygląda? No kibice przychodzą, ale nie jest jakaś duża liczba. Najczęściej właśnie jest ktoś z rodziny, przyjaciele. Czasem na wyjazdach ktoś poprosi o zdjęcie lub o jakiś podpis, ale nie jest to jakoś często. A Twoje takie jakby osobiste marzenia, bo mieliśmy w tym filmie kilka przykładów, no Ewa Pajor z Medyka Konin do Wolfsburga, Weronika Zawistowska wylądowała w FC Köln przez Bayern Monachium. Czy Ty też chciałabyś gdzieś tam na zachodzie troszeczkę pograć, bo wiemy, że te ligi są silniejsze niż nasza Ekstraliga? Pewno moim marzeniem jest grać w jakimś dobrym zagranicznym klubie, albo w Hiszpanii, we Włoszech lub we Francji, ale jeszcze nie mam tak wybranego topowego klubu. Ale zgłaszają się już jacyś menadżerowie, dzwonią? Powiedzmy. Nie możesz powiedzieć za dużo, rozumiem, nie męczę Cię już o tą kwestię. Pytanie takie może do Pani reżyser jeszcze. Tak obserwując tą piłkę nożną kobiecą, wiemy, że siatkówka kobieca, piłka ręczna są jakby sportami bardziej rozpoznawalnymi, chodzi na mecze dużo, dużo kibiców, a piłka nożna z takiego jakby niebytu powstaje. Jak Pani to ocenia? Czy już piłka nożna powoli zbliża się do tych dyscyplin, czy to jeszcze jest przepaść? No bo do męskiej piłki to jednak, umówmy się, cały czas jest przepaść. Zgadza się. No, piłka nożna przez to, że jest zdominowanym przez mężczyzn sportem, mimo że najbardziej popularnym, ale zdominowanym, ma największe wyzwania przed sobą, ponieważ inne sporty, w których grają i panie, i panowie, są bardziej akceptowalne społecznie, jeśli grają panie. W piłce nożnej mamy duże wyzwanie, bo bariery takie społeczne, po prostu mentalne, w naszych stereotypy, uprzedzenia, sprowadzają bardzo często tę dyscyplinę do tego, że jest tylko dla facetów, a kobiety niech zajmą się innymi sportami, które są bardziej kobiece. No, naszym zadaniem jest zmienić to postrzeganie i pokazać, że piłka nożna jest dla każdego, bo jak wiemy, dzięki na przykład amfutbolowi, piłka nożna też jest dla osób z niepełnosprawnościami. Wiemy, że w piłkę nożną grają osoby po amputacjach, grają osoby, które nie widzą i to jest wspaniałe. I tak samo musimy też zmienić uprzedzenia co do gry kobiet w piłkę nożną. Ja osobiście byłam na meczu w Barcelonie. Tym rekordowym. Właśnie rekordowym, który został niedługo później pobity, bo byłam na meczu Barcelona-Real. Aha. 90 tysięcy ludzi nas Camp Nou, coś niesamowitego i zawsze jak spotykam się z jakimiś opiniami na temat piłki nożnej kobiet, to słyszę, że to nikogo nie interesuje, a na mecze chodzą tylko rodzina i znajomi. No. Nie sądzę, że te 90 tysięcy osób, które się znalazły. Musiałaby być duża rodzina. Tak, dwukrotnie na stadionie to są tylko znajomi i rodzina. Dzieje się pewien fenomen teraz w Europie i na świecie. Mam nadzieję, że za niedługo do nas dotrze, także no, ja jestem pełna nadziei, że będzie dobrze, ale właśnie dlatego też powstał ten film, żeby dzięki też telewizji publicznej dotrzeć szerzej z takim przekazem, że piłka nożna jest tak samo dla dziewczyn, jak i chłopców, o czym wspomniała selekcjonerka Nina Patalon. Właśnie to chciałem powiedzieć, że takie filmy są potrzebne, bo one budują tą świadomość.
proste przykłady z filmu, gdzie reprezentacja Polski grała w koszulkach Zagłębia Sosnowiec i musiała odpruwać herby. No dziś nie do pomyślenia. To było naprawdę, uwierzcie Państwo, całkiem niedawno takie rzeczy się działy. Jeszcze jedno pytanie do młodszej koleżanki. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda szatnia, rozmawialiśmy o Twoich planach, ale jesteśmy na festiwalu filmowym. Z tych filmów, które tutaj były, czy masz jakiegoś może faworyta, czy po prostu ten, który opowiada o piłce kobiecej, zmiata wszystkie inne z planszy, mówiąc kolokwialnie? Wydaje mi się, że każda historia tych zawodniczek była ciekawa i każda wywarła na mnie bardzo ogromne wrażenie. No, na pewno Ewa Pajor jest moją, powiedzmy, idolką i podobała mi się bardzo jej historia i w sposób, który właśnie była ujęta. No, myślę, że każda historia dała coś takiego mocnego. Czyli film Urodzone, by grać jest twoim faworytem do zwycięstwa w tym festiwalu? Tak, na pewno. Dlatego życzymy pani reżyser sukcesu. Widzieliśmy jury, obraduje, wszystko stanie się jasne w sobotę. Dziękuję za przybycie do studia, a dla państwa mam informację na temat dnia jutrzejszego. Pierwszy film, który zobaczymy jutro, to film Zeus is Polish, reżyseria Adam Baranowski. Ten film zobaczymy o 18, a film trwa 48 minut 11 sekund. Opowiada o mało znanej jeszcze w Polsce sześcioosobowej odmianie piłki nożnej, a konkretnie jest to relacja z mistrzostw świata rozegranych na Krecie, na greckiej wyspie w roku 2019. Polacy jechali tam w roli faworytów, a jak to wszystko wyglądało, zobaczymy w filmie. Teraz dla Państwa fragment. Bardzo trudno było wejść na szczyt, jeszcze trudniej jest się utrzymać na tym szczycie. Wy tego dokonaliście jako jedyni, zostaliście tutaj w tej czołówce światowej. Dzisiaj stajecie przed szansą zgarnięcia wszystkiego. Zeus is Polish to pierwszy film. Drugi z kolei to Sędziowie, Szymon Marciniak. Film, który trwa 41 minut. Reżyseria Maciej Klimek. Ten film zobaczymy o 19. Jest to dokument opowiadający o pracy sędziów na przykładzie Szymona Marciniaka. Co ciekawe, nie tylko będziemy Szymona Marciniaka oglądać, ale także słuchać, ponieważ cały czas jego dialog z asystentami był dla Państwa rejestrowany. Zobaczmy fragment tego filmu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poszli panowie. Biali, czarni, jedziemy. Panem Bogiem jedziemy. I zjajem od początku. Lopet! Lopet, graj! Co, co? Rezerwowy! Kało mi łokcie w mordę. Czy ja do ciebie bluzie? Bluket ma jak? Derby game i Porter game. Cirkus! Cirkus! Możliwy spalony. Sprawdzamy. Jedziemy dalej. Może to chyba. Można. To był drugi film, który przygotowaliśmy na jutro. Jeszcze raz podsumujmy to, co mamy dla Państwa na piątek. O godzinie 18 Zeus is Polish, reżyseria Adam Baranowski, a o 19 Sędziowie, Szymon Marciniak, reżyseria Maciej Klimek. Serdecznie zapraszamy na oba filmy. Jesteśmy na Lotos Stadionie Letnim w Gdańsku. Będzie nam bardzo miło jutro się z Państwem spotkać. Zapraszamy do jutra.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Za seans dziękuję eWinner. Zakłady bukmacherskie. Sponsor eWinner drugiej ligi piłki nożnej. Jesteśmy z Wami ponad 460 lat. Dziś Poczta Polska to nie tylko listy, ale też usługi logistyczne, cyfrowe i kurierskie. Zmieniamy się na Twoich oczach. Codziennie pracujemy na Twoje zaufanie. Twoje przesyłki są dla nas najważniejsze. Jesteśmy każdego dnia wszędzie tam, gdzie Ty. Podążamy za Twoimi oczekiwaniami. Otwórz się na Pocztex. Wiemy, jak ważne jest dla Ciebie zaufanie. Dziękujemy.